Witam was bardzo serdecznie w kolejnym goticzku. No i cóż, dzisiaj mordujemy, że tak powiem, na start zębaczyki. Jak nie są tutaj dwa, są też jaszczury, ale jaszczurami zajmiemy się normalnie. Zębacze musimy jednak pokonać z runy, ponieważ, znaczy no nie musimy, ale bez tej runy walka z niej będzie dość denerwująca. Ja nie mam manej, kurwa! Jaki fail! Ja tu już przemówienia robię, a tu many nie mam. A, nie wytnę tego, za cholerę tego nie wytnę. Pucia, pucia, uważajcie, straszne zębacze, gagabaga, w ogóle musimy użyć magii, TP i TD, bo będzie ciężko. Nie mam many, o kurde, mamy problem. It's done, we have a little problem. Okay. Ale podejmę strzała o tej magii. Nawet jak się uprzesz, to można zabić dwa naraz na jednego strzała, czasem. O, jaszczury tak ładno. No nie, raczej magia nie będzie potrzebna. Tu są przeciwnicy zbyt niskiej klasy. Nie, fakt, że są mocne, nie będę kłamał, że są słabe. Czyli wytrzymałość już nie mają teraz wiele. Jak na moją aktualną siłę i broń, to jest mało. Więc nie ma faktu, że tylko że jesteśmy w drugim rozdziale, to przydałoby się już mieć więcej tej siły i lepszą broń. No ale jest już, nie mam pojęcia, gdzie jakąś lepszą broń mogę znaleźć. No dobra, mam sporo lepszych broni, ale wymagają takich pokładów siły, że to jest masakra. Nie wiem, czy to ork nie stoi. Polna bestia, o. No orki i polna bestia są podobnej wielkości mimo wszystko. Czyli ork chyba jest minimalnie wyższy od polnej bestii. Ta, jest wyższy. Chociaż też zależy, który ork. Chociaż chyba wszystkie są tak samo wysokie. Nie jestem pewny nawet. Nie sprawdzałem nigdy tego mitu, że tak powiem. Czy orki są różnej wielkości, czy nie. Chyba faktycznie niektóre są niższe od innych. Są takie bardziej przygarbione. Czyli no, mają bo jeden sam wzrost, jakby takie, że tak powiem, ustawić. Na równo, bardzo równo. Ale chodzi o to, że są, że tak powiem, no, są jedne są zgarbione, inne nie. No dobra. Głosie strażnika. Powiedz przecie. Którego zębacza pierwszego ubijemy. Ale to było brzydko niezrymowane, no dobra. Tam są jakieś zębacze, chyba? Czy to coś tu jest? Nie, widzę polne bestie na razie. No, na polniaki jakoś, polniaków się nie muszę bać, szczerze powiedziawszy. Ale tam jest chyba ork. Kutwa. O, kutwa! Żeby jeden ork. Pom. Dzień dobry panu. Pom. Pom. O, kutwa przeżyła! Przeżyła! Jak to przeżyła, kuźwa? I ork i warg powinny spaść na strzała, ale... Jakimś cudem i to przeżyło. O, w ogóle śmieszne jest to, że efekt magii zostaje, tak się gra wczyta, to jest dziwne. No, jakiś błąd gotika i tyle. O, bo mi się wydaje, że ta mapa jest cały czas wczytana, tylko po prostu zmniejszenie potworów i przedmiotów się zmienia, jak wczytujemy grę. O, gdzieś już warga strzelę wkurzam. Oho. O kur... Ty na w górę! Jak ja failuję! Takie, słyszę warga, a tu zębacz mnie w dupę ukąsił. Skąd ten zębacz się wziął do cholery? Przecież on tutaj nie stoi żaden zębacz w tym miejscu. Jak on tu niby przylazł, skąd? Skąd się tu zębacz do cholery wziął? Czy one gdzieś tutaj są jeszcze, o te stałe stada, jak widzę, no chyba cztery tam są, czy trzy. Ale, no, a jest, o, jest jakieś ruchome sado, o, taka sprawa. Ja nie wiedziałem, że takie ruchome sado w ogóle są. Pum. Jak widzicie, można osiągnąć dwa naraz. Mówiłem kiedyś i to jest prawda. Bo to tak ten ci bije obszarowo, ale jakoś tak dziwnie bije obszarowo. No polega na tym, że ta kulka, taka kulka tej leci, ona jest epicentrum wybuchu, jakby to powiedzieć. Taka bomba. Pff. Taki granat ręczny. O tak, taki granacik właśnie. I tu jest ten ork. Musimy go zabić. O, warg osłonił swojego pana. To był taki szlachetny warg. Orkowa pała. Złoto. Się przyda oczywiście. Na szczęście polne bestie jeszcze przede mną nie uciekają póki co. Ale powiem wam, że pewnie niedługo zaczną, bo mam już poziom 17, jakby nie spojrzeć. Mam poziom 17 i to już powoli te polne bestie, no zaczną przynajmniej spieprzać po prostu i tyle. A jak widzicie, nareszcie to my się jemy po strach, a nie spierdzielamy przed wszystkim. Nawet orków się już tak bardzo nie boimy. Yeah! Zębacze, orki, cieniostwory, to wszystko przy czym się spierdzielało przez pół serii, teraz już tak jakby no nie powiedziałbym, że jest słabe, że jak widzieliście, no nie jest słabe. Ale dzięki tej runie...
i coraz pokaźniejszej siły naszej normalnej, że tak powiem, jesteśmy w stanie z tym walczyć nareszcie. O tym już nas widzi, a my go jeszcze niekoniecznie. O, może go za mnie broni natłuczemy? Nie wiem, czy w ogóle jest szansa na to jakaś szczególna. O, jaki ninja. Powiem go jednak ma tłustym spelem, byłoby bardziej rozsądnie. Ale nie za bardzo, jak widzieliście, miałem czas nadawać manę. A! Dobra. To było ciekawe. Ja sobie myślę, a sobie na drzewo sobie powoduje manę, ten spadł od razu. Drzewo nawet go nie lubi, go zepchnęło na dół. I ze mną spadniesz? Skąd tym razem? Teraz tam, tak? Pójdź wam, ork małpa. No nie mają twarz jak małpy jakieś, ale no kurczę, no. No to jest ork, a nie małpa. W ogóle też zła zmiana cała, czyli wymowa nie wymiana orki, bo no orki to nie orki, że tak powiem. Orki to... Nie chcę zapisywać, nie chcę, jak chcę wstrzymać grę właśnie. Wydaje się tego zaklęcia, urodzić wobec tego to jest trudno. Trudno, znaczy, no, jak widzicie, da na tego zabić bez problemu, nawet bez tego zaklęcia, ale to jest zbyt często ta wytrzymałość. Odejdźmy od niego na kawałek, żeby zdążyć tę manę podładować. Okej, okay, podajemy sobie tymi tutaj zielami. Tak, zielem myśli, czy na pewno sobie podajemy manę. Na pewno punkty zdrowia dadzą nam manę, bardzo logiczne. Głos strażnika. Gdzie jesteś, orku? Czy daleko trochę? Niedobrze. Z tej odległości zdjęcia go jest niemożliwe. Bo ta, no to mówię, ten zakręcie ma dość ograniczony zasięg. Spróbujmy troszkę tak gdzieś tutaj niżej zejść. Może jakoś go tutaj zbawimy w to miejsce. Jak nie, to może się odczepi po prostu i tyle. Też nam dopasuje. Jak się odczepi, też będzie dobrze. Tu są zębacze, tu było gdzieś cieniostwór w tego miejsca, ogólnie jest cieniostwór. O tym warto wspomnieć. Wojnas? Nie, bo sobie odpuścił. Przydałoby się go tak zejść, no to jakoś tak od pleców bardziej. Tylko, że on właśnie, ten ork myśliwy, ten skuszą, ma to do siebie, że on wykrywa ze strasznie dużej odległości. Nie wiem, jak jest możliwe, że on tak dużej odległości wykrywa, ale jest dużo bardziej czujny, czy to bandytów, człowieka, czy innych bestii. Jeden strzał na katę przyjęliśmy, taki był wymóg niestety. Czyli można byłoby jakoś jeszcze go unikać, ale no, już poświęciłem się. Tutaj też chyba warg jest, tak? Nie, tu przypity na razie to widzę tylko i wyłącznie. A to jeżeli my się z łuku. Tak, wargi też tu są, miałem dobrą. Miałem nosa! Nosa, si yo, pecipacza, czy jakoś tak to szło. Chyba, czyli tu może nie wchodźmy póki co. Byćmy bardziej w tym rejonie. Stąd nie ma co zabrać, no nie mów. Zresztą tak ciemno wszędzie jest. Przydałoby się jakieś. Ej, właśnie to czemu mój kapelinder nie świeci? Kapelinder, świeć! Alleluja! O, ten kapelinder jest zajebisty! Tak go bardzo lubię! O kućwa. Wkuziłem zębacia. Pum. Jeszcze chybiłem spelem, super. Super! Zmarnowałem manę, ale jestem dobrym graczem. Tak lubię marnować manę, tak lubię robić błędy, to takie fajne jest, tak. Ech, brzmi jak sadysta. Naprawdę brzmi jak, chociaż z głosu może niekoniecznie, ale no. Tak bardzo lubię robić błędy, of course. Kurczę, muszę troszeczkę ograniczyć jedynie tych ognistych pokrzyw, ponieważ mimo wszystko chyba żadnego dosłownego eliksiru z nich nie ma, ale będą, są potrzebne jako taki subskładnik, więc nie mogę ich wszystkich sobie zjeść mimo wszystko. Niestety, a no nie wiem, może zapatrzeć go w miksu na manę, gorzej, że jest, że nie mam za bardzo pieniędzy na takie cudanie widy. O, w dupę! Ale tego dużo! Myślałem, że tylko jeden tu jest, albo dwa góra, a nie tyle. Myślę, a jak to się mówi, myślał indyk o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucięli. Biedny indyk. Bardzo biedny indyk. Dobra, może się wyleczmy jakimś eliksirem. No co, eliksir na manę będą teraz bardzo potrzebne? Myślałem, że tą czarną zjem przypadkowo aż coś. W normalnym gotiku, czy w Emteku, nie w normalnym gotiku, to w Emteku dało się boją zjeść. Czyli ich tu ogólnie jest aż 3 sztuki, tak? No dobra. Niech tak bardziej się w grupę skupią, to może ich dwa na raz zabijemy, może, kto wie. Bum! O kurcze. Padł tylko jeden. Niedobrze. Nie lubię się tłuc zębaczami mimo wszystko na normalną broń. Nie znam taktyki na to ścierwo, taka prawda. Ścierwo ma dość unikatowy styl walki. Dość dobry, tak jak samo jak i wilki i wargi. Tego jakoś tak nie za bardzo miałem. Nie umiem z tym walczyć, nie mam do taktyki szczególnej. Nie wiem, że to się da z krokiem w tył właśnie robić. O, nawet to działa. Uff. Serio, nawet działa? Wow, nie spodziewałem się, że to będzie działać. Gdybym miał więcej zdrowia i wytrzymałości, to bym to zabił nawet. No szczerze się nie spodziewałem.
Aga, dużo failuje, więc może teraz właśnie z tego już z tej runy ja wykończę. Mimo wszystko ta runa jest zajebista, obusja mam, no. Nareszcie mamy broń godną, że tak powiem, obecnych oponentów. Weźmy jak największe mieście, zobaczę na siebie. Dobra, o jednak nie. To był zły, nie! Dobry wybór, wow! Dało się dwa razy ściągnąć, pięknie. Czy ja właśnie to i tak wyszło na jedno i to samo, bo po prostu jednym nie trafiłem i tyle w temacie, ale wow! Oh yeah! A tutaj coś jest fajnego, zwój, o jakiś zwój, super, fajnie. Mikstura zdrowia. Też fajniuś, no chociaż mam miksturę many, szczerze powiedziawszy. Bo to jest ta mikstura zdrowia chyba drugiego poziomu, tak, mikstura drugiego poziomu właśnie. Czy modliliśmy się dzisiaj do Inosa? Inosie pornosie. Chcę do ciebie pomóc. Czy się modliłem się do niego poza wizją, że tak powiem, codziennie, jak była taka... Kuźwa mać. Czy ja wybrałem tą opcję, o której myślę? Tak. Ech, Inosie, lubię cię, ale złota ci... Nie będę dawał, wybacz. Niestety on, czyli ogólnie modlenie się do Inosa nie daje tych żadnych bonusów, nie wiem dlaczego. Wiem, że normalnym gotiku dawało, to nie daje nic, nic niestety. Czy daje tylko tą karmę? No chyba że właśnie możesz mieć jakąś bardzo dużą karmę u Inosa, wtedy może będzie dawać coś temu oddanie się, ale aktualnie nic się nie daje, nie wiem. Jak ktoś z was grał i może się na ten temat wie we turningu, to może napisać, bo w normalnym gotiku to wiem, że to daje, ale no... Tutaj we turningu tego nie widzę, szczerze powiedziawszy. Ciekawe, czy to jest coś fajnego, to jest droga. Co tylko przypadkiem nie wpalić do tego cieniostwora tutaj? O, ciekawe to jest miejsce. Nie wiem, jestem właśnie ten pagórek z tym cieniostworem. Ale właśnie chyba w tym miejscu aż nie byłem ani... Chociaż nie, bo byłem już w tym miejscu. A nie byłem, bo są roślinki. O, ognista pokrzywa, super. Roślina lecznicza, jeszcze lepiej. Ciele lecznicze to tak już może niekoniecznie. Żyję bardzo lepsze rośliny, więc ja mówię. Ale ogólnie tych ziół, roślin, tak dalej, leczniczych to ja mam miliony! Natomiast tych właśnie na manę i tak dalej to mam dziesiątki tylko. Coś słyszę, gdzieś coś wpieprza. O! Jakiś sierwajat chyba? Gdzieś sierwajada mogłem gdzieś nie zauważyć wcześniej, no bo sierwajat to ucieka przede mną już w tym momencie, jakby taka prawda. Sierwajady się mnie już boją. Tak, to jest ta jaskinia cieniostwora. Ta jaskinia cieniostwora jest martwsza od dawna. Czy od dawna, od jakichś 4 odcinków? Ale mniej, nie jestem pewny. No ale już jakiś czas temu go utłukłem, jeszcze jak na tej runy chyba nie miałem. To aktualnie mamy. Utłukłem go tą gorszą wersją. Ale to są zajebiste. Wiesz, powiem wam szczerze, nie zauważyłem żadnego wzrostu obrażeń, odkąd miałem 30 intelektu, bo sprawdzałem sobie właśnie na pozycjach wojownikach. Najpierw tłukłem tam mając chyba 30 parę intelektu, teraz mam 44, a różnicy w obrażeniach nie widzę. Nie wiem jak ten intelekt to wpływa niby. W jaki sposób to niby działa, jak to się w ogóle skaluje. Czyli wiem, że widzę, że nie bije 150, tylko więcej pewnie bije niż 150, tak zgaduję. Albo po prostu przeciwnicy mają strasznie małe odporności na magię, nie mam pojęcia, która opcja jest prawdziwa. Ale ogólnie widzę, że no nie zwiększa się ten damage. Niby punkty lecą w górę, fajnie, spoko, ale wzrostu damage'a nie ma po prostu. Nie wiem, czy jest to spowodowane, czy to się zbugowało. Czy po prostu jakoś tak inaczej działa, czy jak? Czy może runy mają jakiś swój limit damage'a może po prostu, że nie wiem, 40 intelektu to jest max i tyle. O kurczę, coś wkurzyłem. A Warga! Wow, jak ja tego Warga nie widziałem w ogóle. Stało mi przed... Widziałem tego, co był dalej. A tego, co miałem zaraz przy nodze, już nie widziałem. Ja to jestem takim dobrym graczem. Ale ja jestem dobry, widzicie? O, w dupę, on już jest tak blisko, serio? To niedobrze. Dobra, użyjmy miksury many i tyle. Oj, co się stało niby? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Niby dostawały, a nie ginęły. Wiesz, coś tam nas, bo nas ogólnie z bliska nie radzi. Nie wiem, co jest, nie wiem czemu tak jest po prostu. Nie mam pojęcia. Z bliska sobie nie radzi, tyle nie ma sensu chyba tak używać w ogóle. Kurczę, przydało mi się coś serca, co by manę odnawiało jakoś tak mocniej. Mam niby jeszcze 6, mam 8 mikstur w sumie, ale no to nie jest jakiś taki super wyczyn. Chyba, muszę troszkę ograniczyć do tych właśnie ognistych pokrzyw. Tych lepszych nie wiem, bo ich jest bardzo mało. Tych takich ognistych pokrzyw to jest wszędzie dużo, tylko jest diabelnie dużo. Ja tego nawet czasem nie zbierałem, teraz troszkę żałuję tego, bo nie sądziłem, że aż tak te runy będą potężne. Więc tak, bardziej zbierałem jakieś te jagody i tak dalej, ale teraz tylko ich pozbierałem, tych ognistych pokrzyw, a i tak dość mało. Bo już tak wcale wiele nie ma, bo je wcześniej wyzbierałem w większości. Niby ich nie zbierałem za bardzo, ale większość wyzbierałem. Tak przy okazji, też straficy zbierałem. Jakieś to bardziej straficy się do mnie liczyły, teraz już tak niekoniecznie. Teraz właściwie wolałbym
że tak powiem, coś na mana niż na tą całą wytrzymałość. Potem oczywiście pewnie wytrzymałość jest znowu lepsza. O! Leśne gobliny, bardzo je lubię. O, w końcu się wkurzyłem teraz, nie? Biegną do mnie? Tak, biegną, fajnie, fajnie. Już nie wiem, czy do mnie. O, do mnie, tak. Cześć! Cześć, cześć, goblinku leśny! O, kurczę, aż tyle leśnych? O, w dupę, ja przegram. Jestem na przegranej pozycji. Kurczę, ja pierdzielę, aż tyle leśnych się nagromadziło. Ja myślałem, że to będą jakieś bardziej normalne. Przynajmniej to jest las, wiadomo, ale no, wow, aż tyle... Kurczę, kurczę, kurczę! I mnie zagryzły. Czy zagryzły, zaciapały bardziej. Ciapaty jedne, no. By fakt, jesteśmy w lesie, ale myślałem, że to jakieś bardziej będą czarne, powiedzmy, w większości, nie same leśne, kurczę. Na lesie to musimy się przygotować do... Rozterkowa kusza. Skąd? Jak? Dlaczego? Czemu? Mam w ogóle te orkowe serca, nie wiem, na diabła mi one, ale chyba raczej ich nie powinienem jeść. Nie wiem, może czyli nie będę ich jadł, bo się jeszcze okaże, że jakaś miksura z nich jest, ale mogę zjeść tak dla zobaczenia, po co się to daje. Tylko zdrowie odnawia, tak? No dobra, to nie wiem. Może z tego właśnie jakaś miksura potem będzie. Byłoby fajnie. Z kiego w tej grze musi być mikstura? Jak mówiłem, już czekam na miksturę z płytek pełzaczy, miksturę z jabłek, miksturę z miodu, z wody, miksturę z wody. Of course, czemu nie? Miksturę ze zbroi, miksturę z hełmu, miksturę ze zwojów, miksturę z młotka, z łoju kretoszczura, miksturę z powietrza i w ogóle wszystko. Z wszystkiego róbmy jakieś mikstury w tej grze, to jest, ta modyfikacja mnie rozpierdala po prostu, jeśli chodzi o te mikstury. Mikstury z goblina? Dobra, nie wiem. Nie wiem, jak sobie goblina chce bardzo poradzić tak naprawdę. Chyba jest już warg jakiś, tak? Tak, są dwa wargi, o w dupę. Dwa wargi, świetnie. Po prostu świetnie! Dawno cię tak nie bawiłem, widząc wargi. O Jezus Maria, po nimi gonią cały czas. Mam nadawany głos strażnika, tylko jeden, a to są polne bestie, wy mnie nie podzicie w ogóle. Wolne bestie mi nie obchodzą. Mogę was odpuść w każdym momencie, papa. Gorzej są te... O, właśnie te, kurwa, też te chuje! Gień! To jest! Co to był? Ho, spędź mi się, wyjął, schował. Fuck the logic. No. Jak ja tu fejduję dzisiaj wyjątkowo. No, chciałem to zrobić niby. Jakieś pomysły? Olać to miejsce? To są te gobliny, kurczę no. Mogę niby wyciąć tą walkę z nimi, ale... O, ten las ogólnie jest porąbany, jak widzicie zresztą. Diabeł wie, gdzie jest jakiś spadek w dół, gdzie w górę. O, właśnie coś takiego mi chodziło. O, jeszcze warg wyleciał przez teksturę i mnie zajeba. Gdzie jest... Tam widzę mrocznego lasu! To jest pojebane miejsce! Dlatego się od niego właśnie z dala przez całą grę trzymałem. Czym głębiej w ten las, to tym bardziej wie, gdzie się jest. Gdzie ja jestem? Mapo! Czemu się nie pokazałaś? Aha, czyli jestem gdzieś tutaj. Tu jest ten kamienny krąg. Czyli niby idąc tędy, dojdę do miasta. Czy czegoś jeszcze w tym lesie powinienem szukać? Tak, tych orków. Czyli... gdzie powinienem właściwie iść? Łabasze. Teraz powinienem iść... w... tym kierunku? Dokładnie. Wow. Ale żebym idealnie wymierzył. Tylko, że są te gobliny chyba, nie? No tak, czyli tutaj... Ale tych goblinów nie widzę, bo to jest liczą z tego, że ciemno, liczą z tego, że znowu mi się kapelusz, że tak powiem, wyłączył. To jeszcze, kuziła, tam są te krzaki. Nie wiem, zaprośmy tutaj głosem strażnika może. Chodź, leśnienko, masz łap. Łap piłeczkę. Zapał piłeczkę. No, może z trzema damy radę jakoś. Mam pełne zdrowie. One są dość wkurzające, bo one dość mocno biją i też są dość wytrzymałe te gnidy leśne. Leśne są, mi się wydaje, pod wojownikami, ale nad czarnymi, jeżeli chodzi o siłę. Są gobliny, potem są czarne gobliny, leśne gobliny, a potem goblin wojownik. A potem jakieś bossy, pewnie jakieś inne miany też będą w tej grze jeszcze, też diabeł wie, jakie też miany będą. Będzie jakiś goblin z dżungli, bagienny goblin, goblin ninja, goblin z helikopterem, goblin cyborg, goblin z prywatnym odrzutowcem.
ja. Goblin Goblin. Tak. Najlepszy będzie Goblin Goblin. A, ty mogłem też zbugować, żeby ten, dobra, już mniejsza o to. Może na wizy tego robić nie będę. O, złoty pierścień, też fajny deal. Fajnie. A właśnie mówiłem, że można by właśnie w ten sposób, żeby właśnie wydropać z nich te całe mięsa kopacza. Przynajmniej u mnie tak to działało. Nie wiem, jak tak u wszystkich działa. Łuk wystarczy na krepice? Teraz powodzeniem. Poza jakieś zwoje to marnować bez komentarza. Krwiopijca to za mało, żeby wymagać ode mnie użycia zwoju. Ale już warek to aż za dużo. O kurwa. I to, że jeszcze nie wkurzyłem warga żadnego, nie? Nie, jeszcze nie, no to całe szczęście. Mimo wszystko ja się, no wargi są mocne. Znaczy nie, właśnie to jest głupie, bo w normalnej walce nie mam żadnych szans z wargiem, bo warg to jest taki przeciwnik ponadprzeciętny. Bo on jest jak właśnie chyba zębacza, jeżeli chodzi o siłę, prawda? Ale z zębaczem mam szansę, z wargiem powiedziałbym, że nie mam zbyt dużych szans. Bo z warga, no, nie da się za bardzo unikać. Zębacza można unikać, a warga już tak nie bardzo. O w dupę, widzę cię. Widziałem to w krzakach. Fuck! Fuck! Spieprzaj ode mnie. Nie wiem, czemu jak się jakoś skacze, to jakoś szybciej się poruszam. To jest jakaś taka dziwna zasada gier komputerowych. Że w niektórych jak się skacze, to się szybciej poruszę. Zostaw pana. Zostaw pana! Gin! O, zabiło go! Jak? Jak to go zabiło? A czy nie przeżyje, ta? Nie przeżyje. Chociaż może. Nie mam tyle wytrzymałości, żeby to przeżyć. No to jest dość interesujący pojedynek. Chociaż nie. Jest bezsensowny, a nie interesujący. Jezu, a głupie wargi. Nie wiedziałem, że będę czegoś bardziej nienawidził od zębaczy w tej serii. Ale jak widzimy, coś gorszego od zębaczy nawet się znajdzie w tej grze. Głupie wargi. Krwiopijce mnie nie obchodzą. Jezu, zostawcie mnie, krwiopijce durne. Was to z łuku można zawsze zajebać. Pęł. Jeszcze blisko się odzywam dzisiaj. Dzisiaj mam niewyrzuty język, że tak powiem. Mój język stracił całą kulturę, kiedykolwiek jakąś miał. Chociaż mi się wydaje, że nie miał nigdy. No dobra. I co, jak walczę, to się dość denerwuję, chyba jak każdy gracz. Jak się przegrywa. Ale dzisiaj, dzisiaj aż tak wiele nie przegrywam, że tego szczególnie musiał wycinać. To nie jest jak było zazwyczaj w tej serii, że powiedzmy wycinam tak naprawdę nie dlatego, że przegrałem jakąś walkę 20 raz. Tutaj przegrałem walkę, no właśnie przed dwa razy z krwiopijcą przegrałem. Fuck. Durna trucizna. Aha. Postanowiłem wyciąć ich zabicie. Oto, że tak powiem, chciałem wyciąć ich zabicie, to krwiopijca mi odfrunął. Poleciał w górę, spadł na dół, poleciał w bok i potem wrócił do mnie. What the fuck is that? What the fuck I just see? Nie mam pojęcia. Są wargi jednak. Znowu odporne na zaklęcia? Nie, tym razem nie. Chyba padły? Leżą, fiu. I całe kuźwa szczęście, że leżą. I niech nie wstają. Zgaduję, że to jest Dolina z Nieumarłymi, tak? Tak. A zgaduję, że to jest kolejny warg. Nawet dobrze zgaduję. Z tych chodzenia z wyciągniętym łukiem, jak łuk nam wykrywa jakiegoś przeciwnika, to nam wytrzymałość marnuje. Ale cóż. W ogóle nie wiem dlaczego, ale w... Jakby to powiedzieć, w drugiej odsłonie Gotika jest dość mało krytu szczurów. W pierwszej jest właśnie dość sporo. Uf, dupa! Ja strzelam w krytu szczura, a we mnie strzela ork. Gdzie to sprawiedliwość? To już czuję taki nieudolny łucznik jak ja, a we mnie do kurczę jakiś ork zakłady plus 10. Dobra, weźmy troszeczkę jeszcze tych ognistych pokrzyw. Potem chyba z nich można chyba robić mikstury, ale... Właściwie kurczę, możemy się nauczyć robienia mikstury z nich, to by było niegłupie. To się marnuje, ale ten... Kurczę, mógłbym się nauczyć chyba mikstury z nich robić na manę. To byłby chyba lepszy, pomysł jak ich marnować. Bo już dzisiaj zmarnowałem ich z... Z 15, a potem z tego mikstury przecież będę mógł robić, czyż nie? Więc niegłupim pomysłem właśnie byłoby nauczyć się receptury, tylko... ciekawe, czy Konstantino ją zna. Nie, faktycznie będę mógł nauczyć się góra tych najniższych, najgorszych, tych fakoników tej wielkości.
Ale, no kurczę, to od nawiazy 15, a te flakoniki? O, Szczaw Królewski. Nie. Szczawów Królewski nie ruszamy, będą bardzo potrzebne. Szczaw Królewski to jest takie, wow, to jest takie, no super ważne. Super ważne ziółko, bo nie szansuje chyba do każdej mikstury, która daje jakieś sykienia stałe, z normalnego gotika, nie turningowych mikstur, to do wszystkich służy. Kurczę, no. Głupie kretoszczury! Wracać tu! Tylko pies? To ci. A to ci niespodzianka. Nie wiem właśnie czemu są i orkowe psy i wargi. Przecież wargi są właśnie orkowe psy. Przy tyś myśliwy śmieciu. Co mnie tu napieprzasz? Pam! Kurczę, nie zdążyłem go świecidełkiem i walnąć niestety. Ale co? Czemu mnie tak napieprzał, no? Tych kuszników, oni są najgorsi. Ci wojownicy są... No dobra, są potężniejsi, to racja, nie padają na strzała z tego głosu strażnika, też racja, ale... No wow. Walka z nimi to jest dziecinada ze mną walki z tymi kusznikami, bo im wreszcie ma dystans ci kusznicy, no. To jest przerąbane. A, trafię? Nie, raczej nie. Nie, ten łuk jest żałosny. Nie trafia w to, nie wiem dlaczego. To jest orkowy pies. Jak tego myśliwego zjąć? Kurczę, bo on mnie z kilometra wykrywa. Oni strzelają cholernie mocno, z cholernie daleka, jeszcze mają, nie wiem, kuźwa jakiś zmysł lepszy od tych orkowych psów pewnie. Chyba, że nie wiem, jakoś mają połączenie umysłowe z tymi orkowymi psami. O, jak ja mam niby tego orka zabić, kuźwa, no. To jest jak walka z takim, nie wiem, z takim snajperem. Jak jestem takim, wiecie, szturmowcem, a taki snajper. A, bo do mnie idzie ten snajper. Kurczę, masz! Wytnę to. Po prostu to wytnę. Zabiłem to ścierwo! Nareszcie. Nareszcie to ścierwo nie żyje. Ach, spokój powrócił do tej serii. Po tylu latach. Fiu. Tutaj chyba są tony nieumarłych, to będzie szkieleta, dobra, nie. Ja tam nawet nie podchodzę, nawet za dopłatą pójdzie. Chociaż za dopłatą to może pomyślał, jakby tak zapłacili, to z 50 sztuk złota, to bym nawet pomyślał, to byłoby nie głupie, bo bym się zwróciło przynajmniej za ten, za eliksiry. I teraz tak, idąc chyba w tę stronę, staje się darmowo w pieprze od szkieletów. Więc my wybieramy iście w tą stronę. Ja tam zarąbiste pomysły. Wchodzę do jednej z najbardziej niebezpiecznych lokacji. W całym Korinic, jak nie najbardziej niebezpiecznej lokacji. W całym Korinic. Która jest mroczna. W nocy. O! Wow! Mięsa kopacza! Ja nie zbierałem tych w ogóle z tego lasu. Tam jeszcze pominąłem kilka w jaskiniach. Jeszcze troszeczkę ich tutaj pozostawało. Mięsa kopacza! Yeah! Lubię to! I like it! Yay! No wszystko mroczne nas to nie jest fajna lokacja, naprawdę... Bo nigdy jej nie polubię chyba w tym gotyczku, nigdy. Nie lubię takich właśnie lokacji jak to. Wiesz, ona jest strasznie klimatyczna, powiem wam, że tutaj... Bo to nie wiadomo skąd mam tu wyskoczyć, są wszędzie nierówności terenu, w ciemno jest jak w huk, krzaczory wszędzie są. Że jak ci w nocy przyjdzie, to jak widzicie w ogóle nic, bez tej czapki w ogóle praktycznie nic nie widać. No i potwory tutaj są prawie najsilniejsze w całej grze. Czy w grze, nie. Wiesz, w tym, w grze, pum. Coś mi chyba na mózg padło dzisiaj. Nie w grze, tylko w całym Korinis. Więc no, lokacja warta uwagi jak nic. Żeby tutaj w normalnym gotiku tak sensownie mordować, to trzeba mieć 15 poziom. Nawet i wyższy. Że tak samo jak ja, 17 to właśnie tak więcej adekwatny tutaj, żeby mordować coś. No, sporo tych ekspa zrobiliśmy w tej lokacji, jakby nie spojrzeć. O, ale to jeszcze chyba dzisiaj ten ork wojownik powinien być, no bo nie zaliczyło mi tej misji. Czy on mógłby się ukrywać? Może gdzieś tu? Może gdzieś tam? Czy to tu, czy to tam? Tu stoi sobie warg. What the fuck? What the fuck? Cześć, my laser! Musi to bardziej nie laser, to jakaś kulka. Taste my anal penetration ball, yeah! If you know what I mean. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze jakiś ten eliksirek. O, już chyba tego się za bardzo nie opłaca używać, bo on daje 50%, 70%. Nie, to tego sobie będziemy musieli tylko oszczędzać mimo wszystko. Już lepiej marnować te chyba ogniste pokrzywy. O, Serafis. O, zębate ziele. To jest interesujące. Powoli się będziemy stąd wynosić tak naprawdę też poza tym. I tutaj
to już wiemy, że trzeba uważać, bo takie drzewa zazwyczaj symbolizują ziemię, że tak powiem, neumarłych, to są takie spalone drzewka, wyschnięte zupełnie. A gdzie ten narokujownie? To już nie wszystkich wytłukłem? Co tylko tutaj w tym lesie było? To po co ja tutaj cały odcinek siedziałem i mordowałem całą faunę i florę z okolicy? Właśnie nie wiem, czy to można cokolwiek zaliczyć do flory. Flora to rośliny, jakby mnie spojrzeć. No jakieś rośliny mordowałem? Pomyślmy. Nie, bo tylko nie ma takich roślinowych potworów za bardzo. Czyli są chyba te, że są golemy bagienne. Właśnie nocy kruka. A tak normalnie to raczej nie ma ich z takich roślinnych potworów. Fala, jak były te rośliny, bo te zombie były w tam w którejś krypie, takie te zomby. Takie żomby były. O, ile zostało nam? Mam 11 punktów nauki do rodzenia w ogóle. Dobra, może wszystkie orki wybiliśmy, mam taką szczerą nadzieję, że już wszystkie padły. Bo jak nie, to wracasz tutaj kiedyś, to mniejsza. Całą noc i prawie spędziliśmy. Całą noc i ma to półtorej odcinka, ładnie. Ładnie kurczaczki pieczone, ładnie. Dobra, nareszcie wychodzimy z mrocznego lasu. I chyba z tym akcentem zakończę ten odcinek. No, to była praktycznie sama walka. I pomyślicie, że takich odcinków byłoby tak mniej więcej z 10. No, to była walka taka ciekawa, taka wiecie, z potężnymi przeciwnikami. A ja walczyłem zazwyczaj z czymś na poziomie ścierwojadów, dzików, zębaczy. Chociaż zębacza są mocne. Tutaj też było sprawa z zębaczami, no wiecie o co chodzi. Tam było takie bardziej zbieraczne, też przedmiotów szukałem, tak wiecie, wszędzie patrzyłem na... Tutaj coś leży, coś leży, tam coś leży. I żeby pewnie i tak gdzieś tak połowę ominąłem z życia jak zwykle. Chociaż nie, już połowę to może nie, ominąłem może z 20%. Dobra, mniejsza. No dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Na razie. I cześć.